Cześć, jest godzina pierwsza w nocy, jest nadal jasno, a my właśnie dojechaliśmy na trzecią rundę Drift Masters. Drift Masters po raz pierwszy organizuje zawody na torze w Finlandii. Przed zawodnikami nie lada wyzwanie, ponieważ jeszcze nie jeździ na tym obiekcie. Muszą szybko zaadaptować się do trasy, by walczyć o jak najwyższe stopnie podium. A jak wiemy, na tych zawodach rywalizacja jest na najwyższym poziomie. Ja z mojej strony chciałabym Was zaprosić na nową serię na moim kanale, która powstała w kolaboracji z Red Bull Polska i Drift Masters. W każdym odcinku będziemy przedstawiać dwie sylwetki polskich zawodników i pokazywać, jak radzą sobie na danej rundzie. Na pierwszy ogień idzie Kuba Przygoński i Paweł Korpuliński. Pierwszy raz w Finlandii, pierwszy raz Mistrzostwa Europy goszczą w tym kraju, na tym torze. Sam obiekt jest świetny, zresztą widać to po wesołym miasteczku, które mamy w tle, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna miejscówka. Ten tor jest fajny, jest bardzo techniczny na pewno, jest też niebezpieczny dla samochodów, bo jest na pierwszym zakręcie od razu długi beton, później w środku beton, na końcu beton, więc trzeba być bardzo tutaj uważnym tak naprawdę, a też żeby się dostać i dobrze jechać, to trzeba dotykać do betonu, więc zderzaki mam z prawej i z lewej strony poobcierane. Jesteśmy w Finlandii, na pierwszy raz w tym kraju Drift Masters się pojawiło i od razu w mega unikalnym miejscu. Mamy 57 zawodników z 20 krajów, niesamowita ilość kibiców. Finlandia kocha drifting w ogóle, kocha motorsport, ale drifting jakby zakochała się jakby w driftingu od ostatnich lat. Pierwszy trening zaliczony, dobrze się jechało, trasa jest bardzo wąska, z betonami, mam już obtarty zderzak z tyłu, jak chyba wszyscy zawodnicy, więc trzeba być bardzo czujnym, ale wygląda na fajną taką techniczną trasę, więc bardzo się cieszę. Jestem jak na razie zadowolony, bo tor jest taki, jak się spodziewałem, a spodziewałem się, że będzie podobne do tego, co było w symulatorze, bo spędziłem troszkę czasu na tym torze wirtualnie, więc fajnie, odczucia są naprawdę bardzo zbliżone, także super. U Pawła od pierwszych przejazdów widziałam jego pierwszy przejazd i wiedziałam, że on od razu wie, gdzie jest i jak ma jechać. Od samego początku dobrze mi się jeździło. Adaptacja do toru nie musiała trwać długo z racji tego, że przetestowałem tor wirtualnie w symulatorze, co dało mi dużo potrzebnego obycia do tego, żeby zacząć tutaj dobrze jeździć. I tak też było dzisiaj. No, pierwszy przejazd w porządku, 87 punktów. Wprawdzie mogło być lepiej, bo jest kilka miejsc, z których nie do końca jestem zadowolony. Aczkolwiek po szybkiej analizie ze spotterem wiemy już, co możemy poprawić. Także czekamy na drugi przejazd i dam z siebie wszystko, by było lepiej. To było bardzo dużo niespodziewanych zer. Było wielu zawodników, którzy wyzerowali swoje przejazdy, po których byśmy się tego nie spodziewali. To są zawodnicy z czołówki.
z górnej części jakby klasyfikacji generalnej, więc jest to duże zaskoczenie. Także myślę, że dużo osób poprawi swoje przejazdy w drugim przejeździe, no i troszkę inaczej będzie ta klasyfikacja wyglądała. Na treningach rozmawiałam z Kubą, wydawało mi się, że jakby tor mu całkiem pasuje, szło mu naprawdę fajnie na treningach. Potem wydarzyła się ta cała stresująca sytuacja z samochodem. Kwalifikacje nerwowe, mieliśmy awarię przed samymi kwalifikacjami, więc wjechałem na kwalifikacje tak naprawdę od razu z pit stopu, czyli bez możliwości zastanowienia. Tak z 10 sekund i by nas nie puścili. Ale kwalifikacje, dobry przejazd, tak naprawdę jestem z niego zadowolony, 83 punkty. Jesteśmy na pewno w grze na pary na jutro, a teraz jeszcze chcę drugi przejazd pojechać lepiej. Ale trzymajcie kciuki za nasz samochód, bo mamy coraz kilka usterek, które zobaczymy, czy je obronimy. Zaimponował mi tym, że tak naprawdę w takim dużym stresie, w takiej niewiedzy, czy to auto tak naprawdę pojedzie ten przejazd, wjechał na kwalifikacje i pojechał naprawdę fajny przejazd. What we can say about Kubo's run, he's a very precision driver. He's looking on the track and he knows how to connect it. He needs to put a little bit more excitement and aggressivity to the run, but the precision was really good. Zadowoleni. Mamy dwa przejazdy na 87 punktów, co finalnie daje nam 12 miejsce w kwalifikacjach, także jesteśmy w grze na jutro, na jutrzejsze finały. Qualification of Paweł Korpuliński. We've been waiting for the second run when he will show us something more aggressiveness, and he was providing. First part of the track provided, middle part of the track provided, and then was coming the banked area of the track. And unfortunately, because of the contact of the wall, he was not able to provide way more score than in his first run, but still, solid score from both runs. Warunki deszczowe, przejazd tak naprawdę dobry, jestem zadowolony. Pierwszy zakręt miałem, nie byłem za blisko, można powiedzieć na tyle, tylko byłem tyle od betonu, a później końcówka bardzo dobra i połowa trasy. Cieszę się, że jestem na pewno w grze. Teraz najważniejsze, żeby nasz samochód przetrwał, bo naprawdę mamy trochę problemów technicznych i już jutro pary. Z perspektywy zawodnika było to dla mnie fajne doświadczenie zobaczyć, jak też inne zespoły pracują, jak szybko radzą sobie z jakimikolwiek problemami, jak szybko adaptują się do sytuacji, która dzieje się na zawodach. Fajnie, że obaj się dostali na dosyć fajnych miejscach, ale tak naprawdę prawdziwa rywalizacja zaczyna się jutro, więc trzymamy kciuki, żeby doszli jak najdalej. Pierwsze parze od razu mocny pojedynek, spotkaliśmy się z Wayne'em McIverem. Po pierwszych dwóch przejazdach, po pierwszej parze sędziowie zarządzili dogrywkę, więc przejazdy musiały być dość wyrównane. To teraz tak na szybko, pierwsza para to 32 z Wayne'em McIverem. Dwa najwyraźniej równe przejazdy, bo mamy dogrywkę. W liftingu też może zostać zarządzona dogrywka, jeżeli sędziowie nie mogą wyłonić zwycięzcy. Także będziemy jechali kolejną parę, kolejne dwa przejazdy. Szybko zmiana opon, korekta ciśnienia, to co właśnie widzicie w tle i lecimy dalej, dogryweczka. I'm
Dwayne popełnił dwa błędy w sumie w jednym i w drugim przejeździe, więc finalnie wygrywamy tą parę, jesteśmy w dalszym etapie zawodu, czyli 116. O, dogrywka z Dwaynem McIverem. Na szczęście naszą korzyść, także wygrywamy pierwszy pojedynek to 32, jesteśmy dalej w grze, lecimy dalej. Yeah, now we can see that Pavel knows what he's doing. He's having very good spotter who's preparing him for each battle. So when he was going against Dwayne, he had a lot of good information and he was really nicely prepared for that battle. The only thing what he needed to do, only, he needed to put on the ground what was told to him, and he just put it everything into that battle and it was worth it. Everything clicked in and he was capable of beating Dwayne. To 32 walka z Benedicta Sirwa, bardzo zacięty pojedynek, wydawało mi się, że powinien być na one more time, na dogrywkę, ale sędziowie uznali, że nie ma dogrywki. Na pewno wyrównana, na pewno fajna walka, na pewno dając się wszystko. Kubo's run, he's very clever driver, he knows what he's doing, his line is almost pinpoint perfect. Unfortunately, he met aggression machine, and that aggression machine was Chirba, and he was on fire today. Lead to lead, I would say very even. Kubo was not capable of bringing something spectacular on his lead run, Chirba too, but Chirba was capable of putting pure aggression into his chase run. Unfortunately, Kubo was more about precision, not that much about aggression. And for that battle it was the thing which at the end decided. Podsumowując całe zawody w Finlandii, był to super start, fajne miejsce, mnóstwo kibiców, fajna energia. Zespół działał na wysokich obrotach i tutaj chłopaki zrobili dobrą robotę, bo mieliśmy kilka awarii technicznych, które co do ostatnich sekund zostały wykonane, więc fajnie. Samochód sprawuje się bardzo dobrze, mi się dobrze jeździło. Fajne pary, fajne treningi, więc jedziemy do Rygi i to jest następny start. Jesteśmy po parze top 16 z Kevinem Pesurem. Przejazdy uważam, w mojej opinii, dość wyrównane. Tak naprawdę mogło to pójść w każdą stronę. Jego jazda, jego styl bardziej odpowiadała sędziom i ich kryteriom, więc dzisiaj wyszedł z naszego pojedynku zwycięsko. Czuję się niedobrze. No, nie będę oszukiwał, że jest mi trochę przykro. Myślałem, że szczerze mówiąc, drugi pojedynek w top 16 będzie łatwiejszy niż ten pierwszy w top 32, ale okazał się trudniejszy. Chociaż w sumie to tak powinno być, im dalej w zawodach, tym trudniej. No ale cóż, to jest taki sport, bardzo nieprzewidywalny, wszystko się tu może zdarzyć. Musimy z tego wyciągnąć lekcję, przygotować się lepiej na kolejną rundę i cisnąć dalej, po prostu. In Drift Masters, every battle can be your last. There is no place for any type of calculations. You cannot play any battle safe. Every battle needs to be all out. Pavel put really solid lead and he felt pretty strong in his lead run, and that's for sure where his strong part is. But when he was chasing, he was not capable of putting that type of proximity, that type of same angle as Kevin. So when they were going into the battle, Kevin had slight advantage in that case because he was also going against animal, like Pavel was running before with Dwayne, and as an underdog you can only shine. Nie spodziewałam się, że sama będę aż tak przeżywać losy naszych bohaterów. Jest mi trochę przykro, że tak się potoczyło, po prostu bardzo im kibicowałam, ale złote słowa, taki jest motorsport i wszystko się może wydarzyć. Drift jest bardzo nieprzewidywalny, ale też o to trochę chodzi w naszej serii, żeby pokazać jakby te kulisy.
różnych zespołów, zawodników. Kolejna runda Drift Masters odbędzie się w Rydze na legendarnym już torze Bikerniki. Ja osobiście byłam tam tylko raz i bardzo się cieszę, że tam wrócę. Myślę, że tak jak większość zawodników, ponieważ w odróżnieniu do Finlandii tamten tor nasi zawodnicy znają już bardzo dobrze. My mamy już wybranych zawodników na kolejny odcinek, ale to jeszcze zostawimy w tajemnicy. Na dzisiaj to już wszystko i jak to mówi Maciek Kiwak, my się nie żegnamy, my mówimy do zobaczenia.